Marysia była lekko w szoku, dumna w pełni, całkiem zdrowa, długoterminowa i nie głupia, do pizzerii zjeść, opanować nerwy, weszła gdzieś w okolicach śródmiejskich, północna część. SMS-a mu pisała, pomyślała, że się czuje trochę tak jak wtedy, kiedy pierwszy raz z internetu ściągnięty referat dała na uczelni do sprawdzenia. Jednak teraz poziom podniecenia większy. Dziś zdradziła Ryśka po raz pierwszy. Czuła się lepsza i czuła, że należy jej się lepszy. Ryszard taryfiarz niezrzeszony w korporacji i Marysia lat temu trzy poznali się podczas wakacji. Dzisiaj prócz akcji rogi, ta licencjatka psychologii robi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Magistra broni z podwójnych nerwów, teraz je podwójną peperoni. Choć zwykle dba o linię, teraz to teraz o nim. Rysio taxi driver, zbieżność z klanem przypadkowa całkiem. Wiezie babę właśnie na taryfie czwartej z delikatnym wałkiem, bo powinien normalnie w... Bo wali od niej warzywniakiem. Patrzy przez ramię, czy nie zostawia brudu na kanapie. Janina, bo tak na imię babie, myśli tymczasem o tym podejrzanym chamie, co prowadzi wóz. Nie złapie nigdy już taksówki na ulicy. Rzadko jeździ, w zieleniaku na dzielnicy siedzi cały dzień, gdzie posadził ją zięć. Ale dziś on wyjechał i znów przyszły chuligany z nożem. Janina tego dłużej zjeść nie może. I chociaż zięć mówił, żeby broń Boże nie zgłaszać tego, bo może być gorzej. To ona, kutkę na bęben, hajs w kopertę, blotę halpendem, Ignatera cierpem na komendę. Każdy ponad każdym, innego traktuje jakby był niczym. Wszyscy najmądrzejsi myślą chyba, że są wybrańcami. Wszyscy tu niestety na takie podejście brak mi słów. Jakiś czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. Grzegorz pizzy znał jednego z powiatu swego robiącego już od 99. Karol ma na imię, w plackach trochę robi. Grzegorz postanowił, że też spróbuje sił w gastronomii. Wysiadł na wschodnim, zadowolony, że za bilet nie zapłacił. Siedział w kiblu pociągowym, walił kloce, miał zdrętwiałe nogi trochę, ale cieszył się, że się ostały polskie złote. Proszę cię, lekko zagubiony, pytał ludzi o nazwę ulicy. Wtem saluto, patrol stołecznej policji. Grzesiu tłumaczy, że chce do Karola z pizzy. Z twarzy był podobny zupełnie do nikogo, jednak ubrany na brązowo-fioletowo. Na górze ma mieć sweter, a na dole nadresowo. Przypasował im stuprocentowo, omyłkowo do opisu kogoś. Bluźnił, przepraszał, nawijał. Jakiś czas później pani Janina drzwi zamyka od taryfy Rysia i wyklinał złodziei w myślach. Czy policja wchodzi, składa zeznania. Rutynowe rozpoznania zwykle są na... Biorą tych, którzy są pod ręką. I chociaż staje kilku gości młodych, bez cienia wątpliwości ten od spodni fioletowych. Swetrze brąz, dla Grzesia wstrząs. Pies gładzi wąs, gaci nim oraz nią. Przecież dopiero co przyjechałem. Tłumaczy Grześ chwilę, ale zlisił się na bilet i przesiedział swe alibi w jednym z kibli. Tyle. Każdy ponad każdym, innego traktuje jakby był niczym. Wszyscy najmądrzejsi myślą chyba, że są wybrańcami. Wszyscy tu niestety na takie podejście brak mi słów.